jesteśmy, że tak powiem, trójkami, więc ja mam trzy pytania. Można tak. Pierwsza może taka mała dygresja, panie przewodniczący. Przyznam szczerze, że gdy otrzymałem materiały i przeczytałem ten punkt siódmy, informacja Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury z działalności oraz zamierzenia, to w materiałach szukałem chociażby jakiegoś skrótowego na piśmie, bo no, ja jestem może wzrokowcem, jak przeczytam, to później dzisiaj dyskusja wydaje mi się, żeby była troszeczkę może inna, bo byśmy przeczytali i odnosili się do jakichś tam zamierzeń. No, ale to już taka mała dygresja. Natomiast do punktu pierwszego, do pierwszej części w zasadzie, działalność za, informacja z działalności za 2011 rok. Panie dyrektor, ja mam takie pytanie, ponieważ w planie pracy, w kalendarzu imprez na rok 2011 jest również taki zapis, i tutaj chciałbym przeprosić, że dopiero dzisiaj będę o tym mówił, ale w grudniu, jak Państwo pamiętacie, nie było interpelacji na sesji. Bo jest to sprawa z początku gdzieś tam, że tak powiem, grudnia, bynajmniej z połowy. Jest tam taki zapis, jarmark bożonarodzeniowy. Plenerowa impreza, podczas której świetlice oraz koła gospodyń wiejskich wystawiają swoje lokalne produkty na sprzedaż. Są to różnego rodzaju ozdoby świąteczne, przysmaki na stół wigilijny i tak dalej. Ja myślę, impreza określana jest zawsze występami artystycznymi z gminy. No te występy artystyczne, fakt, to była muzyczka w tle, bardzo fajna, z magnetofonu. Natomiast mam pytanie takie, prośbę w zasadzie, żeby pani dyrektor tutaj, że tak powiem, tą imprezę podsumowała, powiedziała, jak pani ją ocenia jako no, dyrektor Domu Kultury, który ją, że tak powiem, firmował. To jest pierwsze. Drugie pytanie. I tutaj gratulacje dla pani radny z Barcina. Proszę przekazać paniom z Koła Gospodyń Wiejskiej. Ponieważ moje pytanie jest takie i to zadaję na podstawie pytania pań z Koła Gospodyń w Bisowicach. Jakie kryteria były brane pod uwagę, że w tym roku, tydzień temu, Koło Gospodyń Wiejskich Barcino reprezentowało gminę na takim przeglądzie w Jeziorzycach bodajże. Taki turniej, tak, tak, tak. I tam bodajże w potrawach z kapusty chyba Barcino Koło Gospodyń zajęła pierwsze miejsce. A więc tutaj takie pytanie, bo chciałbym paniom po przyjeździe z sesji odpowiedzieć, bo tak jak przeczytałem w prasie, że ponoć były, chociaż dziennikarze różnie piszą, że ponoć w gminach były eliminacje, które wyłoniły, kto pojedzie i tak dalej. I ostatnie moje pytanie, ale to już takie ogólne, chociaż też z Biesowic, jeśli chodzi o wynajem, bo tu pani wspomniała, że wynajmujemy i bardzo fajnie, bo to jest nasze wspólne, uważam, więc mieszkańcy mają prawo korzystać. Czy w wynajmie sali w sobotę lub w niedzielę w opłacie jest również ujęte ogrzewanie sali? Czy ewentualnie wynajmujący musi oddzielnie, że tak powiem, dogadać się z kimś, kto napali i z nim się rozliczyć? To dziękuję pięknie. W związku z tym, że pytania były trzy, to może bardzo, bardzo bym, nawet cztery niektórzy mówią, powiedzmy, że 3,5. 3 dygresja. Tak, powiedzmy, że mam taką prośbę do pani dyrektor, że pani dyrektor sprawnie odpowiadała. Mam nadzieję, że chodzi o jarmark, że pani dyrektor rozumie, co mam na myśli. Tak, jeżeli chodzi proszę o jarmark bożonarodzeniowy, to nie jest pierwszy, panie radny, jarmark, który organizujemy od 2 lat. Przeszliśmy z terenu, jakby z pleneru do szkoły. Ja bardzo przepraszam, pani dyrektor. Ja nie chciałbym historii, przepraszam najmocniej, ale chciałbym, żeby pani mi odpowiedziała na moje pytanie, jak pani ocenia ten, który był, a nie historię, ja ile to oceniam było pozytywnie, i tak dalej. Bardzo pozytywnie oceniam ten jarmark. Jeżeli chodzi o pytanie było dotyczące kół gospodyń, wyboru. To już panu odpowiadam, chociaż dziwię się, że koło gospodyń, z którym współpracujemy, myślę, że bardzo dobrze, nie zadaje mi takich pytań, tylko poprzez tutaj pana radnego i zajmujemy się tym na sesji. Ale jeżeli pan pyta, odpowiem. Informacje dotarły, my dostajemy na początku stycznia informacje o takim turnieju, rozsyłamy je do wszystkich kół gospodyń. Czekamy z terminem na zgłoszenia do jakiegoś okresu. Ja w tym momencie nie pamiętam, jaki to był okres, ponieważ musi zostać jakiś jeszcze okres na przygotowanie się takowego koła do turnieju. Na termin, tak, który mieliśmy na zgłoszenie, zgłosiło się tylko Barcino. Dlatego też reprezentowało naszą gminę. Pozostałe koła po prostu
nie chciały uczestniczyć. Po prostu powiedziały, że w jednej kategorii tak, a w innej nie. Na przykład też były takie sugestie. I ostatnie pytanie dotyczyło wynajem. Więc odpowiadam, że jeżeli chodzi o wynajem i wynajmujący jakby płaci stawkę za godzinę bądź ryczałtowo, w tej opłacie również jest opłata ogrzewania, prądu, nie pobieramy dodatkowych opłat. Dziękuję bardzo. Nie, przepraszam bardzo, ale tak. Ja bym temat chciał skończyć, panie przewodniczący. Dziękuję za te dwa. To znaczy ja akurat, jeśli chodzi o drugie pytanie, jeśli chodzi o te kryteria i wyjazd do Jeziorzyc, to pani prezes, nie wiem, spytam się dokładnie, bo ja otrzymałem taką informację, że w internecie któraś z pań z koła tam się dowiedziała, był telefon, nie, był telefon do Domu Kultury i było powiedziane, że proszę czekać na koła gospodyń, a mamy ich 5. Jeśli jest racja po pani stronie, na następnej sesji głębokie przepraszam. Było tak, no natomiast pani dyrektor, jeśli chodzi o pierwsze, jarmark bożonarodzeniowy. Mówi pani, że bardzo dobrze pani oceniła. Pozytywnie. Bardzo dobrze. Tak. No chyba to nie było pozytywne. No nieważne, nie sprzeczajmy się o słowa. Natomiast muszę pani przekazać wnioski z tego jarmarku ludzi, którzy przyjechali. Żałuję, że dzisiaj nie ma pani sołtys z Przytocka, nie ma pana dyrektora z Przytocka, ale i pani z Barki. No i pan sołtys był przecież, pan radny był. Nie, chodzi mi o ten bożonarodzeniowy, co był tu w szkole. No, więc pani dyrektor, wszyscy, którzy tam przyjechali, którzy włożyli w to, mówię o kołach, którzy włożyli w to dużo pracy, ale i pieniędzy, bo jeśli koło przyjeżdża z produktami, no to przyjeżdża po to, że impreza będzie tak nagłośniona w Kępicach, że ludzie przyjdą, mniej lub więcej, ale kupią coś i koło bynajmniej się wróci już zainwestowany pieniądz, nie mówię o czasie. To samo, ja byłem pełen podziwu dla młodych ludzi z ośrodka, z DPS-u z Przytocka, którzy przepiękne rzeczy zrobili, przywieźli. Nie wiem, czy jedno sprzedali. Dlatego, że nie było absolutnie... A no to chyba, że pan kupił. Nie było absolutnie ale to żadnej... Pan, że promocji nie było tego przedsięwzięcia, panie radny? Proszę? Promocji nie było dostatecznej tego przedsięwzięcia? Ponoć dwa plakaty bardzo, nie wiem, czy skserowane. Nie jest to możliwe. Nie, no proszę pani. Mamy cztery gabloty, także na pewno tam i słupy. Ja przyznam szczerze, wracając z tego kiermaszu, specjalnie się zatrzymałem koło tutaj... Panie radny, ale takie plakaty najczęściej tydzień wcześniej są. Też nie wiemy, czy czasami... Więc moja propozycja, proszę, ja nie chcę się tutaj z panią przerzucać słowami. Uważam, że jeśli nie wypala coś, to lepiej tego nie organizować. A uważam, że sprawa nie wypaliła absolutnie. Bo jeśli przez 4-5 godzin i to już później za namową pani Rapty i moją, pracownica od pani, taka młoda, sympatyczna dziewczyna, poszła przed sumą, czyli przed mszą w kościele o 12, poszła do księdza proboszcza poprosić, żeby może ksiądz powiedział, że jest coś takiego, to przyszło po mszy parę ludzi, ale każdy mówił, no ale kto idzie do kościoła z portfelem, żebym wiedziała, to może by ten. Ale panie radny, ja panu... Ja proponuję, żeby to wykreślić, proszę pana. Właśnie w ramach może nie tłumaczenia się, chociaż może trochę tak, ale ja osobiście byłam u księdza proboszcza, prosząc go o to, żeby zachęcał po mszy do tego, żeby odwiedził każdy, tak, uczestnik mszy, nasz jarmark, ponieważ to jest w takich godzinach właśnie kościelnych, tak, od godziny 11 do 13-14. I ksiądz obiecał, że zrobi. Prawdopodobnie pani Sylwia... Ale słuchajcie, szanowni państwo, bardzo proszę o tutaj jest uwagę. To, jest to stanowisko tych wszystkich, ja tu wyrażam, bo się zobowiązałem, że o tym pani powiem, tych wszystkich, którzy byli wtedy na tym jarmarku w Kępicach tutaj w szkole. Nie odbijajmy tutaj tej piłeczki, bo pan radny przedstawił swoje zdanie, pani dyrektor swoje zdanie. Oczywiście, jeżeli... Pani się zgłasza, to w odpowiedniej kolejności zostanie pani dopuszczona do głosu. Natomiast każdy ocenia wypowiedź danej osoby, jak uważa. Jeżeli będziemy teraz wchodzili tutaj w bardzo szczegółowe dyskusje, to no to będzie to trwało bardzo długo. A nie wiem, czy ma to sens. Przepraszam, ale zgodnie z kolejnością... Pani Dąbrowa chciała ad vocem powiedzieć do tego tematu, to trudno później skakać od tematu do tematu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ad vocem, to każdy będzie mógł tak tutaj się wtrącać.
Zgodnie z statutem gminy Kępice, który dla mnie jest najważniejszy, przewodniczący rady udziela głosów zgodnie z kolejnością. Jeżeli tutaj mamy taką kolejność, że zgłaszał się pan radny Szewc i następnie pani radna Sachajdak, to nie pozostaje mi nic innemu, jak oddać im głos. Bardzo proszę, pan radny Szewc. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałbym się tutaj odezwać w sprawie całkowicie odbiegającej od tej. Chodzi mi tutaj bardziej o dyskusję wcześniejszą, która dotyczyła się jezior. Z tego, co się orientuję, my jako gmina mamy chyba jedyne dwa kąpieliska dopuszczone w powiecie do kąpieli. Generalnie w okresie letnim bardzo wielu ludzi tam się przewija i chwała za to, że są ci ratownicy, to wszyscy się na pewno zgodzimy. Z tym, że chciałem tutaj tak powiedzieć, co uważam w Korzybiu. W Sobótce teraz, jeżeli znalazł się dzierżawca, być może uda się zrobić tak, że przejmie część obowiązków dotyczących opieki nad jeziorem. Jednakże w Korzybiu uważam, no coś takiego nie zaistnieje.